Z pewnością niejednej z nas piłka kojarzy się z dzieciństwem, a już sam fakt ćwiczeń z udziałem dużej kolorowej piłki powoduje uśmiech na naszej twarzy. Fitness stosunkowo niedawno zapoznał się z tego typu treningiem. W zależności od klubu zajęcia z piłką mają swoją nazwę: fitball, bodyball lub energyball. Lewa noga, marsz. Tylko marsz. Dwa głębokie wdechy. Wdech. Wydech. Jeszcze raz. Wdech. Wydech. I tylko marsz. Trening z piłką sprawia, że wzmacniamy swoje ciało, nadając mu jednocześnie wyjątkową elastyczność. Ćwiczenia na piłkach eliminują obciążenie osiowe kręgosłupa. Balansowanie na piłce w różnych pozycjach aktywizuje poszczególne partie mięśniowe, wzmacnia i kształtuje nasz gorset mięśniowy. 4, 3, 2, 2 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tył. Raz, 2, 3, 4, zła. Na prawo. Prawa, środek, lewa, dół, góra. Na piłeczkę, out, lewa. Środek. I puls do dwóch. Energy Ball to trening z gumową piłką o średnicy 55 do 65 cm. Należące do grupy ćwiczeń równoważnych. W trakcie zajęć można siedzieć na piłce, leżeć przodem lub tyłem, albo opierać się o nią bokiem. Ćwiczenia pozwalają na rozluźnienie ciała, utrzymywanie równowagi i stabilizacji oraz poprawiają koordynację ruchową. Ćwiczenia z piłką są skierowane do wszystkich, a w szczególności do osób mających kłopoty z kręgosłupem. Włącz do tyłu, prawa noga, w górę, podrzuć. Włącz, na piłkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, góra. Raz, dwa, kolano. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tył. Cztery, trzy, dwa, wice. Over. Just square.